Witam serdecznie, Filip Cieśliński. Zaczynamy trzecią połowę. Uważaj, co piszesz na portalach społecznościowych. Taką lekcję dostała właśnie piękna tenisistka Jenny Bouchard. Zawodniczka, która podczas ostatniego Super Bowl kibicowała Atlancie Falcons, założyła się z jednym z użytkowników o to, że rywale tej ekipy nie zdołają odrobić strat i wygrać starcia. Stało się inaczej i Bouchard musi iść z internautą na randkę. Ten to ma szczęście. Najniebezpieczniejsza praca na świecie? Okazuje się, że w czołówce powinna być robota sędziego tenisa. Arbiter prowadzący spotkanie Pucharu Davisa między Kanadą i Wielką Brytanią padł ofiarą frustracji 17-latka Denisa Szapołowa. Zawodnik tak niefortunnie wybił piłkę, że ta z impetem trafiła w twarz sędziego. Knockout jak po ciosie Deontaya Wildera. Yeah, and here we go. The replay of what happened. Oh. Carl Edmund didn't see it, I don't think. I think he was looking away, but disbelief from the British bench. Teraz czas na stały element naszego programu, w którym prezentujemy Wam najlepsze memy ostatnich dni. Po raz kolejny internauci nas zachwycili. Zaczynamy od Roberta Lewandowskiego, który odwiedził polskich skoczków. Okazuje się, że bez diety żyły też można zachwycać. Jest też najlepszy piłkarz Pucharu Narodów Afryki, młody, piękny i zdolny. Mustafi po spotkaniu z Edenem Hazardem, a mecz z Grosikiem jeszcze przed nim. A w dzisiejszej dogrywce dziewczyna samego Kediry, Kimberley Mens, ostatnimi zdjęciami w sieci nie dała nam wyjścia. Musieliśmy poświęcić jej choćby fragment naszego programu. To już wszystko w dzisiejszej trzeciej połowie. Filip Cieśliński dziękuję i do zobaczenia.